Witamy Państwa serdecznie, Poznań. Rozpoczynamy mecze półfinałowe turnieju mistrzów Białka-Volley 2022. Jeszcze chwilka i zaraz będziemy prowadzić transmisję jednocześnie na dwóch boiskach, tak aby pokazać Wam najciekawsze fazy z każdego ze spotkań. Również do punktu 15 będą numerem pierwszym Katarzyna Lipska Gdynia, numerem drugim Igor Czemachowski Gdynia. O, są już, znaleźli się. I po drugiej stronie siatki numerem pierwszym Mateusz Zięba, również Gdynia, jest dwójką Agnieszka Adamek Wrocław. Na boisku numer 2 półfinał się już rozpoczął, tak więc zaczniemy transmisję od tego spotkania. Stan obecnie to 3-0. Chyba nie dokładnie widzę wynik. Dobry rozpoczęcie Kożerowski i Subocza. 3 punkty z rzędu zdobyte, ale jest pierwszy punkt. 3-1. Zdobywają pierwszy punkt Wiśniewska i Walicki. No tutaj obecnie jest grupą zawodników, bo mamy teraz do dwóch wygranych sobie do punktu 15 z rzędu. Nie leci. Nie było? Tak, na chwilę odskoczyć, aby nawiązać współpracę z panią, która liczy punkty, tak abym też dla was mógł te punkty przekazywać. A jest obecnie 4-1. Prowadzi pana Subocz-Koziorowska. Oczywiście Marek Subocz i Lucja Koziorowska. Marek Subocz, znakomita tak po bardzo ciasnym skosie. Ominął blok Marcina Walińskiego. 5-1. Ale spotkanie powinno być do dwóch wygranych setów do 15 punktów. I oczywiście tiebreak również do 15. Martin pomylił się i kolejny punkt. Duża przewaga tutaj na dwójce. Ale przenosimy się do Państwa na boisko numer 1. Gdyż tutaj jest bardzo ciekawe spotkanie. Można powiedzieć, że wyraźnicze spotkanie. Walczą między sobą Igor Ciemachowski oraz Mateusz Zięba. Zawodnicy, którzy wczoraj zwyciężyli w kategorii męskiej, byli wczoraj bezkonkurencyjni. Faktycznie to była ogromna przewaga. Jedynie w meczu finałowym, przegrali jednego, drugiego seta, ale grali naprawdę wspaniale. A ich partnerkami to są Agnieszka Adamek i Kasia Lipska. Agnieszka Adamek oczywiście po stronie Mateusza, a Kasia Lipska po stronie Igora. Zespół, który jest stałym wywalcem nagrobek memoriału Arkadiusza Gołasia, czyli największej falowej imprezy, która odbywa się w okolicy. W zeszłym sezonie przypomnę, Skirsteński Peruzia, Grupa Azoty Zatka Kędzierzyn Koźla, Aluron Skirsteński, Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Takie wynik tego spotkania. Przepraszam was na emocje, jeszcze go nie widzę. 4-2. 4-2 prowadzi Igor Ciemachowski z Kasią Lipską. Bezpośredni autobus z Ronda na taję. MPK nie trzeba dopłacać za drugą strefę. Więc to mamy ostatni dzień września na Memoriał Wołasia. A ja bym tak was zapraszam, to Lotto Plaza Wolności 24-26 czerwca. Tu nie eliminacja do Polski na drugą rzecz. 3-4. I oczywiście przypominamy, że trwają zapisy już na Boży Cup, drugi etap wielkopolskiego tytułu, wielkopolskiego wielkiego ślema. Za dwa tygodnie, w weekend, widzimy się w Bąszynie na plaży Łazienki. Chwileczkę, w tej chwili przerwy powiem wam, jaki jest wynik na dwójce, 8-4, tutaj dalej prowadzi Marek Subocz i Lucja Koziorowska. A na jedynce obecnie
serwuje. Mateusz Ziemba. Ja przypomnę, że najwięcej na świetna wystawa Kasi i też mecze. Igor nie miał problemów ze skończeniem tego ataku. Aga była w dobrym punkcie, atakuje tak trochę zbyt mocny na odpowiednio szybką reakcję. Gramy spotkania 3 i 4. Igor Ciemachowski na zagrywce i mocna bomba z góry swojego wczorajszego partnera. Ale teraz Lucy niestety, a tak siatka zły na siebie, bo takie błędy mu się zdarzają bardzo rzadko. Czasem na boisku numer 1, już 10 do 4. Marek Suboć, Włóczek na jedna, dwójcze, 10 do 4. Teraz się Kębo prowadzi. Łucja i Marek. Agnieszka Damek na zagrywce przed Państwa ekranami, na Państwa ekranach. I as serwisowy. Bardzo ładna zagrywka, sam narożnik wojska. Kasia myślała, że tam może być gdzieś, ale to piłka idealnie się nie odprawiły przed turniejem damskim. Tam będą jakieś półpary zapewne. Kolejny raz. Agnieszka Damek. To później zapraszam po meczach. I teraz pomyłka Igora Ciemachowskiego. Balansował daleko nad Wysokiem. Na gwałt. Tymczasem 10 do 6. 4 punkty przewagi. Ależ przeszła ta piłka. Agnieszka Ramek. A serwisowy. Ruszył Igor. Jak z trocy. Jak z łuku wystrzelony do tej piłki. Jednak ta piłka naprawdę spadła w pierwszy centymetr. Jak coś, ja ich to będę boisko. Tancerował to boisko numer 1. 10 do 7 przed chwilą as serwisowy. Agnieszka Ramek. I kolejny as serwisowy. Cóż za seria na zagrywce. Wspaniale. Agnieszka Ramek. Tym razem od 11 do 7. Marek Suboć. Sprawdzamy, co się dzieje na jedynce. Troszkę nad odrobili. Mówię tutaj o Paulinie i Marcinie. Jest 7. 11 obecnie. Ale teraz kolejna piłka skończona przez Marka i Łucję. Wrócimy na końcówkę tego seta na dwójkę. Punkty go są 12 do 7. Tym razem 12 do 8. 12 do 8, zmiana stron. Gramy do 15. Dwa sety do 15 punktów. Była spinka, a nie wiem, co szkoda, że akurat włączyliśmy wtedy kamerę. Pomyłka sędzina przyznała się do błędu, więc nie ma żadnego problemu. I teraz Łucja pomyliła się w ataku. 9-12. Tylko 3 punkty straty. Ale gramy do 15, także serwis krótki. 12-9. Paulina Wysiewska. Aj nie, teraz nie dosięgnęła tej piłki. Marek bardzo wysoko, samymi końcami palców przebijał tą piłkę. Nad blokiem Marcina. 13-9. Dwa punkty do wygrania tego sezonu. Teraz znakomicie próbował Marcin jednak z pomyłką. 14-9. Kilka błędów i mają teraz Łucja oraz Marek piłkę setową. To jest oczywiście pierwszy set. Pomyliła się teraz Łucja na zagrywce. 10-14. Zagrywka z góry z Marka. Oczywiście tak trzeba. Tak jest w zasadach takich niepisanych, a czy nawet już pisanych. Ale Marek Suboć znakomicie kończy z drugiej piłki. Jest 15-10. Wracamy na jedynkę. Na jedynce wynik obecnie. O, niestety nie widzę. Pan fotograf zasłonił mi wynik, tak więc za chwilę powiem, jaki to jest wynik.
później moje pracowałem. Niestety nie widzę wyniku z jedynki, ale za chwilkę, jak tylko pan fotograf zmieni swoje położenie, to wam powiem, jaki tam jest wynik. Na dwójce. Obecnie dalej trwa przerwa. Pierwszego seta wygrał Marek i Łucja. A teraz piękna mieszki Adamek. Jeszcze jedna, ależ. I Łysy wykorzystuje drugą piłkę zawieszoną bardzo wysoko nad siatką. Znakomicie. Wielkie brawa dla tej pary. Właśnie się też rozległy na trybunach. Panie Bernardzie. Każdą 13 do 9. Jeszcze dwie piłki. A teraz oj, próbował jeszcze Igor podbić tą piłkę, jednak nie dał rady. 14 do 9. Duże prowadzenie obecnie. Jak na tą fazę seta, to jest już naprawdę ogromna przewaga, ale nie szkoda. Igor z drugiej. Ładnie przyładował. Mocny cios. Piłka odbita daleko w aut. 10-14. Igor Ciemachowski. A, raczej pójdzie z góry w Mateusz. Ale cios! Brawo! Wielki brawa Igor Ciemachowski. Odwdzięczył się za wszystkie niedokładne wystawki, za wszystkie niezablokowane piłki z wczorajszego turnieju, tym bardzo widowiskowym asem. Jak ktoś odpowie, dostaje kratę browara. Najbardziej kreatywne odpowiedzi na grodzinę. Jeszcze raz Igor Ciemachowski. Mocna zagrywka. Wyglądamy to już. Jest Igor, mają kontrę. Kasia, dobra wystawa i odbiła to Agnieszka. Ależ piękna gra w obronie. I jeszcze lepsza Mateusza na wystawie. Oczywiście moim zdaniem to był przypadek, ale nie wiem, być może to był taki ukryty plan Mateusza, by przebić tę piłkę na drugą, tuż za siatkę na stronę przeciwników. Wygrywają oczywiście pierwszego seta 15-11. I wracamy na boisko numer 2, gdzie obecnie rozpoczął się drugi set. A w drugim secie 3-2 prowadzi ponownie Marek i Łucja. Łucja Kozielska na zagrywce. 3-2. I znakomicie teraz z przeglądem, z dokładnością zdobywa ten punkt Marcin Waliński. Czujesz mój mikrofon, bo tak patrzę, samowysyłać mam się, zdaje. Paweł Nawiśniewska, zagra, Marek. Ale świetnie teraz wspomina. Niesamowita ta gobeliwa. Zabrakło. Ale w obronie, o, świetna gra w obronie i za to ogromne brawa dla Pauliny. Na zagrywce Marek Sobocz. Autowa zagrywka. Marcin Walicki. Oj, nie udało mi się ta zagrywka. 5-4. Teraz walka na siatce, ale zwycięstwo na stronę pary Wiśniewska-Waliński. 5-5. Świetnie, Marek Sobocz. Lekki pas. 6-5. Dziękujemy bardzo za pytanie na 100 tysięcy. Zapytali, po co gramy, o co gramy i dlaczego. I wszystko już wyjaśniliśmy, także zapraszam was serdecznie na najczęściej serii sportowy. Chyba też się poznałem, gdzie się go znaleźć oczywiście doskonale. W telewizji, w internecie, w internecie, w internecie. Tam możecie to znaleźć. 6-5.
6 do 5. Zmiana stron. Na prowadzeniu już dwupunktowym Łucja Kozierowska, Marek Sobuc. I ten drugi set będzie premiował ich do awansu do wielkiego finału, gdzie po pierwszym secie być może spotkają się Agnieszka Adamek i Mateusz Zięba, bo oni też w drugim teraz podglądam. Niestety nie widzę wyniku, jaki jest na boisku, ale pierwszego seta mieli na pewno na swoje konto. Kolejna wycieczka na zagrywce i bardzo dobra zagrywka. Łucja miała problemy z odbiorem tej piłki. Przez Paulina Wiśniewska na Łucję. Marek z drugiej zablokowany. Dwa razy odbił tą piłkę, chyba biło się tam w głowie jeszcze ta. A sama sekuracja ręką była już mędrna. I jeszcze pokazała, że można jednocześnie przyjąć akcję, a teraz pokazała, że można sobie przyjąć, poczekać na wystawkę i skończyć ten atak pierwszy punkt dla tej. A kolejny mecz na boisku numer 3. Nagórska Parczyńska Szrałbę. Wieluista Nagórska Parczyńska Szrałbę. To będzie kolejny mecz na boisku numer 3. 8 do 8. Mamy remis na dwójce. A na czwórkę. A na jedynce 4 do 1 prowadzi obecnie Igor Ciemachowski i Kasia Lipska. Świetna sama sekuracja teraz. Nie udało się pewnie dobrze odbić tej linii. Brak formy. Forma to ciasne buty. Łucja Kozierowska. Tak jest, dotknięcie siatki przez Marcina Walińskiego. I Łucja Kozierowska, Marek Stubocz zdobywają 5 punkt, 10-8, dwupunktowe prowadzenie. Jeszcze tylko 5 punktów i mają finał. Umylił się teraz Marcin, chyba już zmęczenie. Wkradło się z drugiej turniej, ponieważ oni naprawdę grają od 8 rano, z pełnym słońcem, naprawdę warunki są dzisiaj dosyć trudne. Wiele spotkań już za nimi, tak więc to zmęczenie jest jak najbardziej uzasadnione. Świetna akcja, jednak podbita po drugiej stronie przez Łucję. Walka na siatce. I Marek Sobocz ma piłkę w górze. Świetnie Marek, raz po prostej, delikatny, ale bardzo precyzyjny. 12 do 8. Cios dzięby wybroniony znakomicie przez Katarzynę Lipską kontra tej drużyny. Zostaniemy jeszcze na tym spotkaniu, gdyż tutaj już mamy decydującą fazę, a potem przejdziemy na boisko numer 1, gdzie obecnie wynik 7 do 2 prowadzi Kasia Lipska i Igor Ciemachowski. Już prowadzą 8 do 2. No niespotykana sytuacja. Pierwszy set spokojnie był na konto Łysołka i Agi, a teraz odwróciły się losy tego spotkania. Na dwójce 9-12. Trzy punkty potrzebują Marcin Powina, żeby wyrównać ten mecz. Z kolei trzy punkty Marki Łucja, żeby go zakończyć. Przerwa na żądanie, tak więc wracamy szybko na boisko pierwsze i tutaj mamy 3 do 8, 8 do 3 i teraz też, a nie, jednak zagrywka po stronie Łysolka i Jagi, 3 do 8, mają spory dystans do odrobienia w tym secie. Pierwszy set wygrali. Igor Ciemachowski, bardzo dobry plas po kierunku, z dużym spokojem i też skutecznością. 9-3. Ogromna przewaga. Lipska, Ciemachowski. Przypominamy Państwu, którzy dołączyli niedawno, że to jest półfinał Białka Volley 22, turniej mixtów.
A jeszcze dzisiaj będziemy mieć oczywiście turniej damski. Teraz niesamowita zagrywka Igora pod samą kreskę końcową. Łysolek zazwyczaj czuje, czy jest to pole, czy jest to auta, a tym razem aż wzruszył ramionami. Pewnie usłyszał nasz komentarz. Powiedział, co zrobić? No ale tak to jest. Jak gość trafia pod samą kreskę, no to ciężko jest odejść. Odrabiają pomału straty. Najważniejsze na bójce, przepraszam, jest odrabianie strat. 11-12. Oni walczą o tych rekach. Dojdziemy na chwilę na to boisko. Mówiłem, że nie ma. Łatwość było. Agnieszka Damek pokazuje za szkole brawa, jak można zdobywać punkty obroną. Warto zapamiętać na przykład. 12-11. Autowa piłka 13-11. Pomylił się Marcin. Była szansa na wyrównanie na boisku numer 1, ale pomylił się Marcin troszeczkę. Ten plas za długi, za mocny. Piłka na aucie 13-11. Dziewczyny, a ja ostatni raz proszę. Zwycięską parę z boiska numer 4. Zwycięska para z boiska numer 4. Kurczaba Liżbańska, Murańska, Miczak. Nie znam zwycięzcy tego spotkania. 13-12. Dalej prowadzi Łucja Kożerowska i Marek Sobocki. Nie zawsze ja tego. Świetnie pomina w obronie. Mają piłkę w górze. Kolejna raz, już podobna akcja. Nie udało się powinien przebić tej piłki. Próbuje tuż za sieć. No i być może następnym razem. Ale ten następny raz może być już w meczu o brąz, gdyż teraz mamy piłkę meczową. 14-12. Łucja Koziorowska na zagrywce. Pięknie z drugiej piłki. Marcin Waliński. 13 punkt. Waliński, myślę. Ojciec trojny, proszę, Agnieszka Adamek na mainkorcie w obronie, ale Igor Ciemachowski po prostu jest nie do zatrzymania. Nawet kiedy Agnieszka wyciągnie jego cios, to za chwilę leci kolejny. I ten kolejny był skuteczny. Na jedynce chyba mi się wydaje, że Łysolek odrabia straty, ale nie do końca widzę wynik za chwilkę Państwu przekażę. Mamy teraz piłkę meczową, tak więc na dwójce jesteśmy. Marek Sobocz ma piłkę w górze i znakomicie kończy ten atak i wygrywają. Łucja Kozielowska, Marek Sobocz, pierwsi finaliści, a my przenosimy się szybko na boisko. Numer jeden. Zobaczmy, kto dołączy do tego zaszczytnego grona. Czy będzie tiebreak? Czy zamkniemy to w dwóch setach? Wszystko wskazuje na to, że pierwszy tiebreak dnia dzisiejszego będzie autorstwa Lucyny Jastrzębskiej na mainkorcie. Wiemy, czy to się wiąże. Kasia Lipska w obronie. Ale jeszcze ostatnio chyba mi powiedzieli Adamek Kiemba. I mają kolejną kontrę po swojej stronie. Znakomicie. Kolejny raz Agnieszka ma piłkę na sieci. Lobik, niestety, Kasia była tam, gdzie trzeba. I Łysy piłka w górze. Przeładował i w sam środek. Igor nawet się nie pochylił. Nawet nie próbował ustawiać lobby. Nie wierzył, że nawet tak wspaniała zawodniczka Agnieszka Adamek będzie w stanie dostarczyć tą piłkę na siateczkę. A wystawiła tą piłkę Aga. No i Mateusz Gęba. Nie pozostało nic innego, jak skasować, jak zamknąć. Ja przypomnę, bo tutaj są pary, które nie są przyzwyczajone do przegrywania. Mateusz Musikowski na zagrywce. 7 punktów chyba na ich koncie. Niezbyt dokładnie ponownie nie widzę, ale za chwilkę powiem. Jak tylko tablica będzie skierowana w naszą stronę, to za chwilkę Państwu powiem. Pokażcie wynik. 14-7. Piłka setowa. I udana brawa Igor Ciemachowski, Katarzyna Lipska. Wygrywają drugiego seta. Będziemy mieć tiebreaka w tym spotkaniu. Tiebreak na boisko numer 2. Ostatni set do 15 punktów. Witamy serdecznie panią kierownik. Wielkie emocje w spotkaniu, a trzeba podkreślić, że
Jeśli byli Państwo na początku transmisji, to już na pewno coś usłyszeliście, ale jak nie byliście, to powtórzę, że wczoraj w turnieju męskim Igor i Łysolek wygrali, a dzisiaj grają w półfinale przeciwko sobie o awans do tego najważniejszego spotkania w turnieju mixtów. Tego działu. Także moi drodzy, jeżeli macie wątpliwości, kto robi najmniejsze imprezy sportowe w tym mieście, to ja bym się powiedział, że to ten imprezy. Ale nie, bo chyba nic z tym nie da. Czy chwila przerwy? Kto z lewej strony, przypomnę, to jest mecz półfinałowy i kto wygra tego seta, zagra w wielkim finale. Poproszę o brawa dla półfinalistów. Druga strona odpowiada, poproszę o brawa dla półfinalistów, moi drodzy. No, dobrze, dziękuję. No dobrze. W takim razie boisko, jeżeli na chwilkę sobie odpocznie. I 1-0. Pierwsza akcja dla Igora i Kasi. Kasi. Już Zięba. Mateusz Rusikowski też znany siatkarz parzowy. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, za. Ładuje w niego, ile wejdzie. Byleby tylko zdobyć punkt. 2-1. Agnieszka będzie za chwilę poferwować. Dobry odbiór Kasi. Jest też Aga na swoim miejscu. I walczą między sobą panowie. Na dwa. I kolejny raz na dwa. Ale Aga i znowu podbita piłka. Teraz Aga ma piłkę na sieci. Oddała to. A, myślałem, że na raz, ale jednak nie przeszła ta piłka. Ale piękna obrona. Ale niestety ta piłka moim zdaniem też była outowa. Była tam minimalna nadaktywność Agnieszki. Jednak chciała dobrze. Wysolek krzyczał mocno, głośno, a out, jednak to już było za późno. Kasia Lipska na zagrywce. To świetnie Kasia w obronie. O, ale ta piłka powędrowała między rękami Mateusza Zięby. To był blok chyba na trzy, bo raz z tego co widziałem ze trzy dotknięcia między rękami. Jakieś sympatyczne komentarze pod siatką kolegów. Dogryzają sobie troszkę w komentarzach, co jak to na Twitterze. Kujawska pomocy nadmijało. Kujawska pomocy, nie śmimy. Czekam. To chyba...
No ale teraz bardzo ładnie, spokojnie, nad blokiem. Igorka Machowski. A tutaj już na boiskach bocznych rozpocznie turniej damski. Dzisiaj będzie bardzo długa niedziela z siatkówką pożarową, ponieważ ten turniej się jeszcze nie kończy po tych spotkaniach. Właśnie się rozpoczął turniej damski, tak więc będzie, będą emocje do samego wieczora. I Wysolek zdobywa punkt. I kolejny raz nie widzę, który, gdyż tablica została zasłonięta. Za chwilę wam powiem. Zdobywają 16 punktów, na 4-4. Zobaczmy, jak to jest. Zobaczmy, jak to jest. Zobaczmy, jak to jest. Zobaczmy, Kasia Lipska. Dobry serwis. Jest wystawa od razu na dwa, ale Igor w obronie, znakomicie. I teraz też Igor. Aj, niestety, nie chciał chyba upaść na Kasię. I próbował jakimś cudem jeszcze wpaść o piłkę na drugą stronę. Nie udało się. Mamy remis, 5-5. Zacięty tutaj ten tiebreak. Dobre przyjęcie. Pięknie Agnieszka Adamek. Ale teraz łączył. A, Szybysty wykrzyczał. Mocne. Nie było przekonania. Kurde, no. Żałuję, że nie blokował teraz, nie przełożył rąk na stronę prostej. Świetna tak. Piękna gra, 6-5. Chwila przerwy na pójście po piłkę. Wykorzystana. Podkreślam jeszcze raz, że oni grają naprawdę od 8 rano. Więc mają już sporo przebiegniętych kilometrów po piasku. Nieudana zagrywka. Brawo Jacek! I kolejny, bardzo skuteczna akcja. Dobre przyjęcie Kasi. Ładny plac po przekątku na dwa. 7-6. Prowadzenie Kasi i Igora. Świetnie, teraz świetnie. Odpowiadają tym samym. 7-7, mamy remis. A informacyjnie mecz na ognisku zagrany na boisku numer 2 na naszym prawym boisku. Mateusz Zięba. Na boisku numer 1. W tym czasie trwają mecze Gminy Pali. Rzuciła się jeszcze w sam narożnik. Aka, ja tak naprawdę był bardzo precyzyjny. Natomiast na boisku numer 4 Kubas, Robert Kirchenstein-Nowakowski. A drodzy Państwo, zachęcamy do szerowania naszej transmisji. Pokażcie światu, jak piękne święto siatkówki plażowej odbywa się tutaj w Poznaniu. I to właśnie najbliżsi teraz grają. Pokażcie, jak pięknie to robią. I Kasia piłkę ma na siatce. Udało się jej przebić tuż na drugą stronę. Ale teraz pięknie. Kasia w obronie. I trafił Igor Piemachowski. Piękna akcja. Ogromne brawa dla tego zespołu. No, zaskoczyć Agnieszkę
Jerzy Adamek, tak i tak dalej, to jest prawdziwa sztuka. A to się Igor Olicek nie udało. Ale to jest znakomita gra Kasi w polu. To jest jej zasługa, że Igor ma tak fajne piłki, z których może zdobywać punkty. Złapał tą piłkę jeszcze i mają kontrę. Przebita oczywiście na Agę. Aga ma piłkę na sieci. Co zrobi? Oj, niestety. Nie udał się ten kac. 3 punkty już przewagi. To jest ogromna przewaga, jak patrząc na ich grę w tiebreaku. Być może tam trochę widzę, że Igor już ma jakieś problemy wydolnościowe. Już właśnie powiedział tutaj mi tak do boku, jak usłyszał mój komentarz. Nie mogę. Ale ja wiem, że da radę. Nieraz go widziałem w dłuższym maratonie. Jednocześnie nawet na turnieju męskim i damskim. Ale dzisiaj warunki pogodowe są niesamowicie trudne. Tak właśnie powiedział, ledwo chodzę, a jeszcze skaczę. Czas. Pokażcie wynik. 11-7. Prowadzenie pary Litwia Cimachowski i o przerwę na dodanie poprosili rywal. 11-7. Przerwa na prośbę Agi i Wysoka. Koniec tej krótkiej przerwy, 30 sekund już odliczone przez panią sędzinę. Zmęczeni, wypięczeni, ale wracają na boisko, aby dokończyć tego tiebreaka. Ogromna przewaga, 11 punktów już po stronie Kasi i Igora. Ciężko będzie odrobić teraz Mateuszowi Jadze taką dużą stratę. Tiebreak oczywiście jest do 15 punktów. Ale teraz pięknie Mateusz. Ładnie, przez bark po prostu. 8-11. Przedłużają nasi zawodnicy te wędrówki po piłkę, ale mają do tego pełne prawo, bo to jest ich cenny odpoczynek. Agnieszka Damek po raz kolejny na zagrywce. Co Adam tutaj zaserwuje? Zaserwowała prosto w kreskę, ale był Igor na drugiej piłce. Pomylił się kolega też. Niestety, niewiele zabrakło, ale jednak to jest dużo. Jak na tak zaciętą rywalizację. 12-8. Ale kolejny raz trzeba podkreślić, że Kasia Lipska znakomicie gra w polu. Naprawdę nie da się jej zaskoczyć nawet z tak dobrą zagrywką. Świetnie, teraz walka na siatce. I trafił w kreskę Łysolek. Szczęśliwie, ale bardzo precyzyjnie. 9-12. Łysolek na zagrywce.
Teraz obroniona piłka, gramy dalej. Aga wróciła i pięknie, za to się należą brawa, które też się rozległy teraz ze strony publiczności. I palca trafił Igor, tak jest. Mega brawa. To jest zasługa Agnieszki. Jurymska, Nagórska, Parczyńska, Szraube, te dwie pary zapraszam na boisko numer 3. Natomiast na czwórce, bo widzę, że tam... No i ta piłka jeszcze ich pozostawiła w grze. To była bardzo ważna akcja, jest 10 do 12. Jeszcze są w stanie nawiązać walkę w tym tiebreaku. 10-12. Tylko dwa punkty straty. Kibicuję im jak najbardziej, żeby odrobili tą stratę. I chcemy widzieć emocje w końcówce. Ale teraz Igor Ciemachowski nie zwalnia ręki z bardzo wysokiego pułapu, atakuje po prostej. 13-10. No ciężko będzie już odrobić to Mateuszowi. Po raz kolejny to mówię. Ale jak widzę, jak oni grają, jak tutaj, a jaki jest poziom, to trzeba stwierdzić obiektywnie, że bardzo dobrze rozegrali tego drugiego seta i tiebreaka Kasia z Igorem. Świetne przyjęcie Agi. Powtórka. Oczywiście, że tak. Taka zasada, że jak gentleman się pomyli na zagrywce, to akcja jest powtarzana, jeżeli to jest druga zagrywka, no to wtedy jest punkt. Oczywiście chodzi o to, że mężczyzna musi serwować na mężczyznę. Ale teraz znakomicie Łysolek. Tym razem Kasia nie podbiła tej piłki, ale to jeszcze nic nie straconego. Mają jeszcze sporo piłek, w których mogą wykorzystać i zakończyć na swoją korzyść tego tiebreaka. Wszystko się zgadza. 13-11. Agnieszka w polu sercowym. Było tam dotknięcie. 14-11. Ja również nie potrafię ocenić, czy ta piłka była w polu, czy w aucie. Leciała, tak można powiedzieć, może w kreskę, ale tego już się nie dowiemy. Świetne przyjęcie. I atak pomiędzy ręki i oberwał jeszcze w czapkę Igor. 12-14. Jeszcze mają dwie piłki meczowe. I pomylił się, niesamowite. Igor poszedł na pełnym przeładunku. Jednak tym razem siatka okazała się za wysoka. Jeszcze raz Mateusz. Zięba na zagrywce, ustalili jakąś taktykę z Agnieszką, a Agnieszka potwierdza skinieniem głowy. Tak jest, czyli mają coś specjalnego do zaserwowania swoim przeciwnikom. Jest skrót do kreski. Daleko piłka od sieci, po siatce i teraz... Oj. No niestety dla Agnieszki i Mateusza, ale brawa, cieszymy się zwycięstwa Kasi i Igora, a wszyscy tak jęknęli, gdyż ta piłka była w górze, ale nie dało się aż przebić jej tuż za sieć na drugą stronę. Na trybunach rozległ się taki wielki okrzyk, takie o. No, ale gratulacje ogromne jeszcze raz dla Igora, dla Kasi i Igora. Zmierzą się tam z Łucją, zmierzą się oczywiście w finale, z Łucją i z Markiem. A ten chwilę już za chwilę Państwu powiem, ile minut będzie do finału. Być może potrzymamy tę transmisję jeszcze lub rozpoczniemy ją osobno, ale poczekamy. Idę tylko dowiedzieć się u sędziów, jaką przerwę przewidują. A
kolejne rundy uparł w turnieju damskim na trójkę. Zaprosimy parę Ladorska, Liczbańska, Adamska, Walczak. Ladorska, Liczbańska, Adamska, Walczak. To jest kolejny mecz na boisku numer 3. Natomiast na boisko numer 4 powoli zapraszamy pary Bałtyga Jagła. Pawła Heinz. Moi drodzy, 3 minuty potrzebują tylko na dojście do siebie. Adamek i Zięba, ustaliliśmy to przed chwilą. I jak tylko Kożerowska, Subocz są gotowi, to zapraszamy na boisko numer 1. Z przyjemnością rozpoczęlibyśmy, bo nasz napięty harmonogram, że tak powiem, jest bezlitosny i już chciałby kolejne mecze puszczać. I tak samo na boisko numer 1 zaprosimy moi drodzy, finał dosłownie za 3 minuty, tak więc nie przerwamy tej transmisji, lecimy dalej, skoczcie po coś do picia, zróbcie sobie mocną kawę, albo weźcie jakieś dobre tabletki na uspokojenie, bo mogą być tutaj emocje, a jeśli grają właśnie najbliżsi, to oczywiście to będą jeszcze dodatkowe emocje, no i też zachęcam, pokażcie światu, jak fajnie grają i udostępniajcie tą transmisję. Jesteśmy dla was oczywiście na Facebooku Prostkosu, na Facebooku Chwiałki oraz możecie nas również oglądać na YouTubie na kanale Prostkos. Słuchajcie, jedni i drudzy potrzebują 3 minut do tego, żeby rozpocząć rywalizację o najważniejsze miejsca w turnieju mixów Chwiałki Volley 2022. Jeszcze 2 minutki przerwy i wracamy do rywalizacji. A ja przypominam, że na boisku numer 1 rozpoczynamy mecz o miejsce trzecie i zaraz po tym spotkaniu na najkorcie finał. Ale mieliśmy go trochę, bo po raz ten pani zasuwał, że to jest dużo mógł pójść na ale a tutaj taki wolec, bo się podobał. Co pan? Proszę cię. Jeszcze powiedz, że ma lepiej niż Olek. Totalnie mnie to wiesz. Moi drodzy, zapraszam serdecznie zawodniczki zawodników w meczu o miejsce trzecie na plac gry numer 1. Widzę, że Marcin Waliński jest gotowy, widzę, że Paulina Wiśniewska już tylko udostępnia naszą relację na Facebooku i również jest gotowa. Taka Adana zmierza spokojnie za tym krokiem na to boisko, Usolka, ale jakby zna, to gdzieś tu jest. Usolka, jeśli nie, to zaraz przyjdzie. Jest, dobra, okej, dobra. Szósty banan się wiesza. Łukasz Balany. Adam Małysz. Polecam i za mało. Dobra, odpalamy jak to wygląda. Miałem bąsa nie zawsze jak Adam Małysz. A ty masz wolę tam po siebie? Nie mam tylko tak? Ten lód. Zapraszamy do losowania na boisku numer 1. Krystyna, poczekaj, aż odpalę prezentację i wtedy odpalimy u ciebie, ale losowanie w drugim. Yeah.
Ja tylko pytam, oczywiście prowadź boisko numer 1, ja tutaj na boisku centralnym jestem podczas losowania. Przywitały się panie. Ja jestem Lucja, jestem Kasia, jestem Jacyna, jestem Karol, cześć. Co robicie? Ja jestem tylko... Nie będę przeszkadzał. Już wiemy, że Łucja z Markiem idą na przyjęcie. Ale czeka się finale. Woda jest najlepsza. Słuchajcie, ważny komunikat. Jarku, słuchaj, Karolu, słuchaj. Na prośbę zawodników i zawodniczek. I żeby w tym upale dały dziewczyny radę, poprosili o jednego setu. Finał, rozumiem, że rozgrywamy, tak jak graliśmy, do dwóch setów. Witam ponownie, spotkanie finałowe już przed nami. A jest taka krótka informacja, spotkanie o trzecie miejsce odbędzie się do 21 punktów. Punktacja. Jednak poświęcamy nasz czas tutaj transmisyjny na boisko numer 1, które obecnie widzicie, gdzie będzie finał. A skrócone zostało. Obie uczestniczki w Nicach mają jeszcze dużo spotkań dzisiaj do rozegrania, tak więc skracamy i dajemy im rywalizację. Lucja Kozierowska, tutaj patrząc od naszej strony kamery. Oraz Marek Słowacz, po drugiej stronie Katarzyna Lipska i Igor Ciemachowski. Przypomnę, że Marek i Łucja pokonali w półfinale Paulinę i Marcina, Paulinę Wiśniewską i Marcina Walińskiego, którzy teraz grają o brąz z Łysolkiem, czyli Mateuszem Ziębą oraz Agnieszką Adamek, którzy ulegli parze Igor Ciemachowski i Katarzyna Lipska. Będziemy świadkami wielkiego finału. I jak tylko wrócą do nas cienia Kasia i Igor, to odpalamy prezentację finałową. Jeszcze chwila i odpalamy prezentację. Podsłuchuję speakerów, aby być na bieżąco. Jakie to mają plan czasowy, a już są wszyscy przygotowani. Pani sędzina też już jest na swoim stanowisku, tak więc za chwilę zaczynamy. A w tym spotkaniu numerem pierwszy Marek Subocz ze Szczecina i z dwójką Łucja Kozorowska, Poznań. A z drugiej strony siatki mamy Kasię Lipską oraz Igora Ciemachowskiego. Z Turniasa do nas przyjechali. Reprezentanci Gdyni, moi drodzy, to jest finał. Zachowujcie się, jakby to był finał. Poproszę o brawa. I oczywiście Katarzyna Lipska, Igor Ciemachowski po drugiej stronie siatki, a po tutaj stronie siatki od strony kamery Łucja Kozierowska, Marek Subocz. Rozpoczynamy wielki finał Chwiałka Volley 2022. Spodziewamy się bardzo zrównanego pojedynku. I zaczyna dobrze Kasia zagrywką. 1-0. Ma konto Kasi i Igora.
przepychanka na siatce. Ale sędzina zdecydowała, że wygrał tą walkę Igor. Bardzo dobrze. Dwa do jednego. 2-1. Świetna wystawa. Słuchajcie, a wszystkim tym, których nie ma z nami, powinniście przekazać w tej chwili, że na... Marek Sobocza zagrywce 2-2. Poznajcie w Środku Sportu i Rekreacji, także na Proxport TV, ekipy, która realizuje dla nas transmisję na żywo. Możecie te mecze oglądać, a z nami... Ale teraz pięknie wybrał tą piłkę Igor, jednak no choćby Kasia była najszybszą biegającą siatkarką po piasku, to nie dałaby rady, gdyż ta piłka dotknęła od góry antenki. To czasami jest, jak się kibicuje lepszym, to ma się ten problem, że w trakcie meczu trudno jest powiedzieć, którzy to będą. Szczególnie, kiedy jest 0-0. Marek Sobocza. A tymczasem mały 4-4. Świetna wystawa i nie ma problemów z takimi piłkami. Igor Ciemachowski. Nie, Jacku, zdecydowanie wyrównany pojedynek finałowy 3-3. Pierwszy w trakcie tego spotkania. Pomyliła się teraz Kasia. Lucja Kozierowska na zagrywce. Aj, nieudana zagrywka. Na szczęście dotknęła ta piłka dolnej taśmy, bo wiadomo, co się dzieje, jak piłka nie dolecie do siatki. Jest takie powiedzenie siatkarskie. Uwaga, druga piłka. Poczekał. Igor jest już nie, tu też 4-4, podobnie jak na jedynce. Igor Ciemachowski. Dobra zagra w Marka. Ale Marek bardzo spokojnie tu trafia. Sam koniec bocznej kreski. Ale jakże słusznie, bo Marek 5-4. Tymczasem czuwająca postawa Pauliny Wiśniewskiej na boisku numer 1 przynosi jej ekipie kolejny punkt. Jest to punkt 5. Adamek i Zięba mają punkt 6. Jak w finale 5-5. 5-5. Mamy remis. Zacięte spotkania się nam tutaj zapowiada. Kasia Lipska będzie wprowadzać teraz piłkę do gry. Łucja, znakomite przyjęcie. Super wystawa na sieci. I ma Igor nie daje rady w obronie. Brawo Łucja Kozierowska. Teraz Maciej Kipek-Waliński wyskoczył. Zawisnął nad siatką. Popatrzył rywalowi w oczy. Zrobił pełen zamach w sensie wymachniką. I skrócił za siatkę. Na końcu 6 punkt dla tego zespołu. Świetne przyjęcie. I też znakomity atak Igora. Mają opanowane do perfekcji tą grę na 2. I Kasia ma tylko piłkę, którą może skierować w kierunku siatki, to ta piłka na pewno tam poleci po to, żeby Igor mógł wykonać porządny przeładunek. Spotkali się na wysokości sieci. Sędzina niestety nie podejmuje decyzji, na którą stronę, kto pierwszy. No i daje bez punktu. I też prawidłowa decyzja, gdyż również nie byłbym w stanie ocenić, kto pierwszy dotknął tą piłkę. To musiałby być bardzo dokładny challenge. Ale jak wiadomo, jeszcze go nie ma. Jeszcze raz ta akcja rozstrzygnięta i ta akcja trafia na konto pary. Tak. No. 7-6. Na zagrywce Igor Ciemachowski, zagrywka autowa. 7-7. I 7-7. Ależ przyłożył Marek Suboczy.
bardzo mocna zagrywka leciała w sam środek boiska. No raczej musiałby tylko fuksem próbować odebrać Igor tą piłę. Druga bardzo dobra zagrywka Marka, tym razem boczną kreskę. O Jezus, ale mocno to było. Jejku, jejku, jejku. Mocno Igor z pewnością oczywiście nie chciał akurat trafić Lucji, ale ona jest tak... No, westchnąłem, gdyż takie ataki przyjmowane, można powiedzieć, na klatę przez kobietę to jest rzadkość. No tutaj Igor przeprosił oczywiście swoją rywalkę. Raczej panowie unikają ataków przeciwniczki. Jednak no niekiedy zdarzy się. Ale też Łucja nie miała żadnych pretensji. Ja nie ma problemu. Twarda zawodniczka. A na zagrywce Kasia Lipska. 9-8. Prowadzenie w pierwszym secie tego finału. Oczywiście finał gramy dwa sety do 15 punktów. Musiała Kasia przebijać. I Marek spokojnym pasem nad blokiem. Igora. 9 do 9, mamy remis. To ona od razu wystawia, przyjmuje i wystawia dla Marka, żeby mógł z drugiej piłki atakować. Kończyć tak jak to 10 przed 9 do 9. Łucja Koziorowska. Marek Sobocz znakomicie. Ale teraz nie udało mu się to. Oj, pięknie Łucja, piękna walka. Próbowała do końca jeszcze uratować tę piłkę. 10 do 9. Będzie można jechać właściwie. Po. Maciej, choćby to potem, żebyśmy byli gotowi. Igor Cimanowski. 10-9. Ale już mocno zagrał, ale gramy dalej. Piękna walka. Dużo. Oj! I ma! Mamy piękny blok, Marek Sobocz. No i zmęczenie daje się teraz Igorowi we znaki. Igor w poprzednim meczu już naprawdę tutaj puszczał dosyć wymowne komentarze o swoim zmęczeniu. A teraz tak jakby odżył po tym zwycięstwie. I no, do tej pory nie widziałem po nim, żeby w tym meczu finałowym mu to zmęczenie doskwierało. Świetne przyjęcie, ale teraz też kolejny raz Marek, znakomita zagrywka. I Łucja Kozielowska znakomicie w obronie. I też Łucja teraz znakomicie na siatce. Idealny plas nad Kasią. A jak widzimy, Kasia próbuje jeszcze pobudzić trochę Igora, aby walczył. Oczywiście Igora nie trzeba pobudzać do walki. Igor potrzebuje po prostu chwili odpoczynku. Próbował z drugiej piłki kipek, ale pomylił się odrobinę. 11-10. Powtarzam to co roku, ale gdybyśmy mogli zapytać takie małe... Po 11. Jak ja bym chciał, żebyście mi słyszeli, co oni mówią. Nie zawsze oczywiście, ale akurat teraz tak. Ja też tego jak słucham, chciałbym czasem powtórzyć, ale jest przed 22, nie zawsze mogę. 11-11. 11-11, Kasia Lipska. Igor Ciemachowski. Taką ścianę ciężko przebić.
12-11. Konsekwentnie. Do końca. Chociaż za szeroko była ta piłka, by Marek mógł jeszcze w tą stronę kończyć tak, a tak. 13-11. Dwa punkty do wygrania tego pierwszego seta wielkiego finału. Jałka Volley 2022, oczywiście turniej miksów. Marek Subocz. 12-13. Łucja Koziorowska będzie zagrywać. Obserwowała swojego partnera doskonałą piłką, a nie pozostało nic innego jak piłkę skończą. Kasia Lipska, przyjęcie. Oczywiście gra na dwa. No i teraz na trzy. I pięknie Igor Ciemachowski wykorzystuje swój przegląd pola gry. Mamy piłkę setową oczywiście dla Igora i Kasi, a też Igor na zagrywce. Mocna zagra, jednak autowa. Nie wykorzystał. Podsłuchuję, co tam Igor mówi, Kasi, i mówi, że łapie, żeby nie jechać do bloku. Po prostu Igor próbuje zaoszczędzić na każdym kroku, jaki może tylko wykonać na boisku. On jest już potwornie zmęczony. To jest niesamowite. Jak można tak dobrze grać na takim zmęczeniu? Igor Ciemachowski, 15-13. Pierwszy set na ich konto. Ja tutaj szybko zerkam za plecy na mecz o trzecie miejsce. Teraz wynik z boiska. O drugie miejsce. Staram się obrócić w tej przerwie kamerę tak, abyście mogli zobaczyć kawałek tego spotkania. 17-15 chyba dla Łysołka i Agi. A teraz Marcin Waliński mocno przeładował. Była tam też Aga. Przeprosił Agę za taki mocny atak w jej kierunku. Specjalnie 17-16 dla Łysołka i Jagi. Oczywiście teraz podglądamy, co się dzieje na meczu o brązowe miejsce, co ja mówię. Oczywiście o brązowy medal tego turnieju. Trwa na jedynce przerwa w wielkim finale miksów, a w meczu o brąz Łysołek prowadzi jednym punktem. Oczywiście tutaj o brąz jest tylko jeden set, gdyż dziewczyny jeszcze grają w turnieju damskim i organizatorzy poszli na rękę, aby skrócić trochę ich granie, żeby jeszcze miały siły na turniej damski. Dzisiaj prawdopodobnie skończymy późnym wieczorem nasze zmagania, gdyż pozostał nam jeszcze prawie cały turniej damski do rozegrania. Oczywiście jeszcze dodatkowe spotkania odbywają się na obiekcie Piach i Podróże po drugiej stronie, tutaj po drugiej stronie rzeki. I najlepsze pary, cztery najlepsze pary, które tam wyjdą, przyjeżdżają tutaj, grają tutaj w wielkim finale. Ale obracamy już naszą kamerę tak, aby pokazać wam wielki finał. Marco De Italiano, pita blok, 1-0. 1-0. Zmieniamy stronę, 18-17. I chyba 1-1, tak jest, 1-1. Zobaczmy. To zakam tu z Ligi Cierpil, polu serwisowy. Jeśli huknie tak jak wielokrotnie na parkieta Wojska SU Będzin, to będziemy mieli ręki. Świetnie. Bardzo dokładny plas w środek.
przećwiczone to zagranie. Łucja przyjmuje, Marek atakuje. Tutaj na tym etapie gry już bardzo często widać grę na dwa. Tak, aby mężczyzna mógł jak najwięcej atakować. No i też widzimy, jaki koszt to jest też dla panów, gdyż oni muszą naprawdę wydać z siebie ogromną ilość energii, żeby tak dużo grać. Oczywiście dziewczyny nie mniej się męczą, ponieważ dziewczyny mają też bardzo, bardzo dużo biegania w polu. A jak wiemy, żeby na tym poziomie grać, to trzeba mnóstwo piłek bronić. Gorci Machowski mocno z góry, bardzo ładnie. Z problemami Marek musi oddać piłkę za darmo i nie oddał jej, gdyż nie została po jej stronie. 3-2. Prowadzenie Igora i Kasi. Ale tutaj walka, próbował się na drugie. Wiedział Waliński, że on to robi, próbował go nawet nie zablokować, bo splasować jego atak od razu, będąc na siatce. Minimalnie się pomylił, piłka meczowa na pary, Adamek Zięba, 20-17. A tutaj na boisku drugim mamy piłkę meczową dla Łysolka Jagi, 20-19. Bardzo zacięte spotkanie, zobaczymy, jak to się skończy. I trafił. No to gramy na przewagi na boisku numer 2. Po 20 mają tam. A tutaj na jedynce 4-3. Prowadzenie Igora i Kasi. Piłka meczowa. Kasia Lipska na zagrywce. Brawo, to już nie pani do tej siatki. I gramy dalej, znakomicie Waliński. Ale ostatecznie, Agnieszka Adamek. I proszę państwa, właśnie podejrzałem boisko drugie. Mateusz Zięba, Agnieszka Adamek. Zwyciężcami tego spotkania. Trzecie miejsce na ich konto. Ogromne gratulacje. Pomylił się Marek. Bardzo niewiele, ale się pomylił. Aż sam nie może w to uwierzyć. 5-4. Tymczasem Jacku, w drugim secie mamy wynik 5-4. Igor z Kasią na prowadzeniu. Ciężko mi ocenić, jaka była teraz piłka, ale na pewno sędzina pokazała, że out. Tak szybko upadła, że nie byłem w stanie ocenić tej akcji teraz. 5-5. Łucja Kozierowska na zagrywce. Niezmordowany i nieomylny Igor Czymachowski. Chciałaby modlić na Małgorzata Kozierowska, ale mimo niedzieli nie udało się wybrać. A tymczasem rytmiczne dźwięki waszej ekipy technicznej. 6-5. Te dźwięki, które państwo słyszą w tle, to oczywiście panowie z ekipy organizacyjnej, którzy zmieniają wysokość siatki na siatkę damską. Kasia Lipska. Przez ręce Igora, Marek Subocz. Był tam w bloku Igor Cimałowski, niesamowity. Igor jednocześnie jest gotowy do obrony strzału na 7 metrze, jak i do bloku w piłki z drugiej. To jest niesamowite. 6-6. Marek Subocz. Mocno, ale w aut. To informacyjnie dla turnieju damskiego. O dekoracji na boisku numer 1 Zuzel Gorwa Wiśniewska Kurczyńska. Zuzel Gorwa Wiśniewska Kurczyńska. Myli się tym razem Igor. A na dwójce tam wyrównany. Set 7-7. Pawlicka Kochut Kozierowska. Pana Pawlicka Kochut Kozierowska. Boisko numer 2 po uroczystości dekoracji.
najlepszych. No to zespołów. Moje zdrowie, jako że jesteśmy bardzo blisko zakończenia rywalizacji, to nie u nich tutaj. Jak powiedział przed chwilą sędzia Gubiński. Łucja Kozielowska. O, trafiony Marek. Jednak i tak jakby cofnął ręce, to piłka by raczej wpadła w pole. 8-7. Prowadzi Kasia i Igor. Kasia z Igorem oczywiście reprezentują Pomorze. A Marek z Łucją. Wielkopolskę. Marek Cybor widział, że Kasia Liska składa się do ataku z drugiej piłki. To była dobra obrona Igora, ale cóż powiedzieć, nie chciałbym stawać. 8-8 remis. Kolejny remis w tym secie. Kto wygrał? Igor Cimachowski. Świetna wystawa Łucji i zablokowany tym razem Marek Subocz. Brawo Igor Cimachowski. Nie wiem skąd on ma siły na jeszcze tak wysokie skoki do bloku. Niesamowite, naprawdę. Ile ten człowiek może biegać po piasku? Pole. As serwisowy. Nie mamy tak, zgadzam się ze speakerem, nie mamy żadnych wątpliwości, mocno piłka uderzona w linię końcową. I jego taktyka działa, jak najmocniej, żeby nie biegać z bloku. A teraz zmienił troszkę do bocznej kreski. Marek po skosie. Cztery pary do dekoracji. Znakomity atak Marka Subocza obok bloku, gdzieś tam pociasną trzeci mecze, zmiana stron 11-9. Kto wierzy w parę Kozielowska? Subocz, poproszę o brawa. A kto chciałby, żeby w dwóch setach Lipska i Ciemachowski biegali ten finał? Poproszę o brawa. Kasia się cieszy. 11-9, jeżeli zdobędą jeszcze 4 punkty Igor z Kasią, to mają finał wygrany. Zwycięstwo coraz bliżej. Cztery punkciki, cztery małe punkciki, słuchajcie, potrzebujecie, aby ten mecz zakończyć. Wykorzystują każdy moment, aby jak najwolniej rozpocząć kolejną akcję. Aby odpocząć, aby złapać oddech. Oczywiście mają do tego pełne prawo, idąc sobie spokojnie po piłkę. Marek Subocz. Kątkowiakowe, raz, dwa, trzy, cztery, które w takich sytuacjach pomaga i wyjaśnia sytuację. To powinien być na zagrywce. Igor Ciemachowski. Kolejny atak w tym turnieju od 8 rano. Niesamowita ilość ataków wykonana przez tego zawodnika. Jeżeli ktokolwiek kiedyś na miksach policzy, naprawdę będzie wielkim kozakiem. Policzy oczywiście, ile Igor wykonuje ataków w całym turnieju. Na szczęście teraz powiedział, uff, pomylił się Marek Subocz, gdyż nie musieli tej akcji grać dłużej. 13-9. 2 punkty. I wielki finał. Dla Kasi i Igora. O, teraz bardzo ładnie Marek. Jednocześnie w bloku, jednocześnie w obronie Igor Ciemachowski, ale ostatecznie punkt dla Łucji i Marka. 10-13. 10-13. Dwa punkty dzielą Igora i Kasia od zwycięstwa, ale jednak sporo mają do odrobienia, jak na tą fazę spotkania Marek. Oj, a zagrywka w siatkę, już będzie bardzo ciężko odwrócić losy tego spotkania, a teraz czekamy i patrzymy, co zrobi Igor Ciemachowski. 14-10 piłka meczowa, mocno, jak najmocniej, ale kiwnął głową. Jednak odbiór, muszę biec do siatki i skończył Marek.
Kolejna zmiana, kolejne kroki do wykonania, ale jestem też pełny podziwu dla Kasi. Ile Kasia się nabiega w obronie, to jest już też osobna historia. A po Kasi absolutnie nie widać żadnego zmęczenia. Igor ma piłkę w górze, splasował spokojnie i koniec tego finału, proszę Państwa. 15-11, Katarzyna Lipska, Igor Ciemachowski wygrywają Kwiałkę Volley w kategorii miksu. Ogromne gratulacje też dla drugiego miejsca, czyli Łucja Kozielowska, Marek Subocz. Trzecie miejsce, Agnieszka Adamek, Mateusz Zięba. Wielkie brawa dla tych par za ogromną walkę i przepiękne spotkania. Ja serdecznie Państwu dziękuję za te spotkania finałowe. Oczywiście wrócimy z transmisją do Państwa na finały kobiet. To będzie wieczorem. Dokładną informację na Państwo zobaczą też Państwo nas na mediach społecznościowych. Obserwujcie, lajkujcie, szerujcie, a też subskrybujcie, gdyż wtedy dostaniecie szybkie powiadomienie o tym, że nasza transmisja się rozpoczęła. Dokładnej godziny ciężko jest podać, ponieważ nie wiemy, ile potrwa jeszcze zmaganie kobiet. Myślę, że na pewno to będzie troszkę później wieczorem, tak więc do kolacji niedzielnej będą Państwo mogli sobie umilić czas oglądaniem siatkówki plażowej. Ja jeszcze raz z mojej strony dziękuję serdecznie za ten finał, a to spotkanie oczywiście miał przyjemność komentować dla Was Jarosław Madzia. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.